Patrz jaki tu brudny chodnik, odsuń się, muszę naprawić go. Jak ty naprawiasz chodnik? No to bo to jest takie dziury są ogromne, co nie, je trzeba zreperować. O, widzisz, nie ma dziury. A nie, jest, kurwa, co o za skurwie. O Boże, znowu te dziury są tutaj? No, od chuja ich jest teraz tutaj. Ej, ale nie, tak, proszę, tu nic tak w dżungli nie będzie. Och, nareszcie. Niestety Rocky, ale jest strasznie, ale to strasznie dużo. Nie. No, będzie ogromna robota za prawo tych dziur. O, zarazem ciało. No ale zostawimy to Rockiemu do kieru, bo to jest jego ulubiona funkcja, czyli sprzątanie tak, dziur. Co znalazłeś? O, ciało, no to zabij się. To jest sprzątacz, nie? To miała być piąta osoba z ekipy. Kurwa, i wydał wiadro, jak szedł sobie z tym ciałem. No wiesz, to jedyne wiadro, jakie jest. Ja wszystkie wiadra wylałem. Dobra, Rocky, wiesz co, lepiej weź już ten detronizator i zacznij dziury naprawić, nie, bo jest dużo dziury robota. Na koniec, słuchaj, dziury na koniec. Sam jesteś dziury na koniec, a. Dziura na początku. Kurde, aż trzy pendrive'y znalazłem w jednym miejscu. O, no widzisz, kurde. Dużo osób może to miejsce, gdzie ludzie umarli po prostu. No tak, tam w dżungli. O. Ale go wykrzywia tą postać. On tak ma. Dawajcie wiaderka, wywalajcie tam te puste. O. No nie, Nadmiros miał ten być wyrzucajem wiaderek. W ogóle wiaderki, nie, ja przyszedłem zupełnie w inną stronę. No ja byłem trzymaczem. O, ale tu czysto. No widzisz? No widzisz? Ktoś nie, ja tam poszedłem w dżunglę, tam no, nazbierałem ciał. No, what the fuck, to rzuć. Nie, wiaderek. Dobra, gdzie je zanosić? Tam pewnie. No, tam gdzie jest syf jeszcze. A no. Syf, jak sam widzisz, jest wszędzie. No. I nigdzie. Mogę ścianę umyć? O, ścianę. W ogóle, ten, na jakie ustawienia Hades, jak w ogóle a propos grafik grasz? Nie wiem. Admiros, a ty na jakich? Extreme Ultra. Audio, Controls, Preference, nie wiem. No, no dobra, zaraz zobaczymy. Options... A tu są jakieś ustawienia graficzne? No są. High, Shadow... Shadow Quality mam high, Shadow grasz? Draft Low... Tak. Nie wiem, Draft tam... Object... Jakieś tam... Ja chyba mam niskie, bo ja pamiętam, że chyba zmieniałem do tych horroru, co nie? A, aha. Faktycznie mam niskie trochę. To damy nie przynajmniej... Nie wiem, jakieś tam podstawowe sobie dałem, nie? Znaczy nic nie zmieniałem. Najlepiej byłoby ten żółty pojemnik tutaj przynieść. No jest. O, on to jakby chciał wybuchnąć sobie, nie? Ten tak się nabuzował chłopak. Ale u mnie też tak wybuchł trochę. No nie! Rozlało się. No to po wiaderko. No i to... po premii, ja pierdzielę. Co się wylało? No, nie będzie już premii! Ja kurwa, wylaliście chyba wszystko, tak? Wylali wszystko. No a bo... mówiłem, jak niosę pojemnik, a prosiłem, to ja nic nie widzę. Hades, no. Ty się jeszcze musisz wiele nauczyć. Przepraszam. Na przykład dobrze robię, bo nie latam jak idiota z pojedynczymi flakami, nie? Tylko wyrzucam to do kosza. No właśnie, tak bardzo słusznie, tak właśnie trzeba. Czyli to zasługuje na kolejną premię, tak mi się wydaje, no. To już szósta będzie, tak, panie prezesie? Prawda? Tak, dokładnie, tak będzie. A później to zdziwienie, ale dlaczego nie mam pieniędzy? Co się dzieje? Grunt, że premia jest. Premia jest, nic więcej nie potrzebuję. Ja mam liczone od wiaderka przyniesionego. Tak, masz zero za wiaderko. Jesteś wiaderkowym, no. Ktoś musi być zawsze wiaderkowym. Wiaderkowy. Tak, ja byłem trzymaczem w kosmosie, więc ty możesz być w dżungli. Trzymaczem? Trzymaczem byłem. No właśnie, on był trzymaczem. Trzymacz też jest bardzo ważna funkcja. Taki bez trzymacza, powiem ci, że bez trzymacza praktycznie w życiu nic się nie osiągnie. Bo trzymacz to jest zawód. A nie jak te wszystkie inne. Mogę pendrive'a do wiaderka? Ja no tak, tylko że potem ktoś to pijesz. Sprawdzałem. To dobrze. Ta, jest w wiaderku. No, okej. Ta ręka strasznie mnie przeszkadza. Wrzucę ją tutaj. O tak. Wyrzucę ją. Jej. To też jakby tak strasznie się do fapania. Ręka do fapania. Ty mi płcia tam wsadzasz, tam segregowane odpady są. Nie no, ciało włożyłem, no przecież nie będę targać je przez cały ten. What the fuck, ale ono się tam wygina w ogóle, nie? Ale ono... macie kosz, nie po co. No do kosza wrzuciliśmy do to kosza wszystko. Do kosza wrzuciliśmy. No. No. What the no. fuck, jaki burdel. Ej, Admiros, patrz, chodź, Admiros, czekaj, patrz, no. Widzisz to? Sto ja widzę, sto ja widzę, co to jest za burdel. A tam jest pendrive. Nie. Nie, na pewno?
No, no trudno, jak jeden pędzel się no spali. Dobra, Admiros, o zanieś to ten. Tylko kosz, idź na shifcie może, idź na shifcie, żebyś nie wysupeł niczego. A, tu jest nowy kosz, okej. Łop! Na shifcie idź, no i wyjeżdżaj. No i to wszędzie lata po mapie, ej no. To dlatego musisz to trzymać. To trzymałem, tylko to latało na wszystkie strony. No to strony. Oddaj teraz. No nie mogę puścić tego. Wszystko rozwala. Wszystko wyjebał. Nie, stary, po premii masz, no. Jako twój zastępca nie, przełożonego, proszę, ja to posprzątam. Zastępca przełożonego, to ja... Bo za dużo tam napchaliście. Już. Teraz jestem hostem serwera. A mogę spalić ciało? Będzie możesz, jest! Możesz. Siebie nie da się spalić. Niestety. A szkoda. Bo Rocky chciał. No, próbowałem. O, spaliłem. Dzień sznura chciałem taki. Dlatego się tego nie użył. Co zrobiłeś? Brawo. Wyrzuciłem. Grę. Większy syf. O nie! Większy syf. Ja mam teraz większy syf. Ja sprzątam teraz. Ja w ogóle cały czas dżunglę ogarniam, bez przerwy. Ja jestem czarny. No ktoś musi ogarnąć dżunglę, to nie? Tarzana, musi, nie? Tarzana nie ma. To Rocky ogarnia. Jane też nie ma, wiesz. Idę na shifcie, bo się rozsypuję z tego. No i dobrze, tak masz robić, no. Ale nie zabrałeś. Ale będzie premia. No nie, bo flaków nie zabrałeś, no. I nie zmieściły. Kurde, wcześniej się zmieściły. No, ale teraz już nie. No nie wywalaj tylko, dobra. No idź z tym sobie. Do pieca, nie? No. Brawo, kurde. Brawo. No, nie trafiłem. Trafić do dziurki nie umiesz, no. O. Jezu. Jak można nie umieć trafić w dziurkę? No, zdarza się. No, Bladiego spytaj, no. Bladi, no. Oh. Ty. Ty... Co to jest? Patrz, to ci tata pomoże, nie? O, ja wiem, poczekaj, wiem co z tym zrobić trzeba. Patrz, pokażę ci trika. Gdzie jest ten detronizator energii? To jest laser, a nie detronizator energii. Cicho tam! Gdzieś a co, a jak, ja, poczekaj, zastanów się, co brzmi lepiej? Detronizator energii czy laser? Laser. Dawaj, a dobra, potrzymaj potrzymaj w ten. To... Rzuć go, dawaj. Świeci nie, dełko. Potrzymaj te gówno teraz. A, potrzymaj te dildo. Gówno, po prostu trzymaj gówno. Dildo, patrz na to. Magia! Poczekaj jeszcze raz. No traf to. Kurwa, to tutaj. Porobiłem wam pierdyliard koszy już. No nie trafiasz tego nawet. Coś trafiam chyba. No nie. A połóż. O, działa. Widzisz? Mistrz olimpijski. Macie już 6 koszy. Dobra. 7. Dobra. A to przynieś się tutaj, Rocky, a nie. Gadać tu każdy potrafi, a przynieś to nie ma komu. Dobra, ja idę po drodze, to zaniosę. A to Admiros jest ten podawaczem. Nie, ja jestem od wiaderek, nie od koszy. No właśnie. No podawaczem. Ale on wiaderkuje tylko, a nie koszuje. Dobra, ale jeden kosz mogę wam przynieść. Jeden. Jeden odnieść. No, to jest po prostu... Admiros jest wiaderkowiczem. Każdy ma tu swoje zadanie. Ale po co przewróciliście, no? O, ej! Och, Jesus! This is bad! This is really bad! No, co, coś się tam... Nie, znalazłem list, wiesz? A, miłosny? Nie wiem. Jakieś Cro-Magnon... Nie wiem, dobra, spróbujmy. Myślałem, że to ma o... Julia. Nie, takie romansy to nie. Dobra, ha. Wiaderkowy, pracuj! A nie, to Bladi stoi. To ja stoję, poczekaj, bo ja coś przetestuję sobie. Tak do szefa mówić? Przepraszam, panie szefie! Będzie po premii! No ja nie chciałem, przepraszam! Ja jestem szefem wszystkich szefów. Ja ciebie nie widzę, w ogóle nie wiem. Ty pracujesz tutaj dopiero kilka dni. A ja jestem hostem serwera. To niczym nie świadczy, dobra? Dobra, bierz sobie ten kosz, bierz. Proszę nie wywyższać się przez to, tak? No. To dzięki mnie macie taki niski ping. Proszę cię, Rocky. Proszę cię, Rocky ping. Przez ciebie w ogóle jakikolwiek mamy, zauważ. No? A u ciebie to po 40 albo i 400. O nie, 40 pingów.
Tylko nie 40 pingów. On serio ma, ty bloody serio marudziłeś na te 20 pingów. No tak, no bo ile to, kurwa, Rocky, kurze, lagujesz znowu. No. No, Rocky, w ogóle pendrive'a wyrzuciłem, nie wiem. Nie, wyrzuciłeś pendrive'a? Tak. Do pieca? Nie. Do kosza. A to wyjmij. Macie jakiś pojemnik, to go wyniosę. Nie, mamy przy... beczki segreguję sobie nawet, nie? Tak. Tak, czemu nie? Też. Dobra. No. A tu brakuje mi oddalania itemów, chyba że jest, a ja jestem głupi. To nie Gmod. Nie, tutaj nie mam. To jest zbyt skomplikowana gra. Alviros, ta skrzynka leci na ciebie, weź ją stąd, proszę cię. Idźcie się zabawić gdzieś. Na koszt firmy nawet, no. What the fuck? Ej, a jakby zbudować na przykład taką wieżę, no nie? I wskoczyć na jakiś niedostępny punkt? Robiliście tak może, czy nie? Jeszcze raz, że co? No patrz, bierzesz te wszystkie kartony, no nie, i tak dalej. I na przykład na tamtą rurę tutaj, nie? Próbować wejść. Tam na górę. Gdzie? Tam na górę? No tam, tam, tam widzisz? A jak ty tam chcesz wejść? Na górę? No zbudować wieżę z kartonów. Co? Ale to Boże, to było wieżę, nie byłoby roboty? Puzzle. No ale ciekawe czy da radę. No ciekawe, Gdzie są puzzle? Gdzie są puzzle? Puzzle 5 trzeba nagrać. No trzeba, nie ukrywam. Dobra, ja idę w dżunglę posprzątać. Jak najszybciej. Tam macie jeden pojemnik, ale nie mogę go podnieść. Ale w sumie jak my nagrywamy tą wiserę, to my dopiero trzeci odcinek z Bladim rzuciliśmy, więc... Jak ten odcinek chyba nagrywamy, to chyba jeszcze trzeci, a ja drugi. Musisz na mnie poczekać. A u mnie to będzie pierwszy odcinek. A u mnie też będzie... Nie, to będzie już drugi. To się wstrzymajcie. A to bo spoilery będą. No. Kurde, no znaczy, to jest właśnie. Odcinek, nie. To jest odcinek chyba 11, ale House of Horror mam osobne. Jako osobne. Jak to osobne? To samo, ja, to samo. Znaczy ja... Jakieś oszustwa nie tutaj wiem. Ja widzę. No, nie? Rocky, co ty robisz? To jest w sumie dobra, masz rację. Exclusive Rocky? Rocky'ego. Co Rocky? No, to musi być to samo, Rocky, no. Co Rocky? Rocky, no. Rocky. Rocky z no, Rocky, no. Rocky, no, o Jezu, poczłonkowane ciało tu jest. Dobra, Rocky, wyrzuć wieb. Dobra, wydaje mi się, że już czysto jest, jak myślisz, nie, Rocky? Nie, Bladi, patrz, tutaj. Co? O, tutaj, tam, w tamtą stronę. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Tutaj. O, tu jesteś, to jest. O, jest krew. Tam. O kurde, myślisz, że to zalicza jako brud? Ciało? Myślę, że tak. Może nie, dobra, to nie jest stój, nie ruszaj się. Nie, to jest chyba raczej facet. Ej, wiaderkowy! Bo przyniosłeś tu od cholery wiaderek. No i coś trzeba. A zabrać to nie ma komu, co nie? Przynieść to każdy potrafi wiaderko, ale zabrać to nie ma komu. Coś zepsułem. Czas trochę ponaprawiać. Oh yeah. Tam jakaś dżungla, co? Idę trochę naprawić tych medykamentów. Tu. Idę naprawić troszeczkę apteczek. Sobie nie. Przejść po dżungli idę też. Masakra, co ja noszę. Co ty nosisz? Cały ten kosz pełen. No ja tak samo. No i ale dobrze, taki, trzeba nosić ten. Ale taki super pełen, patrz. Znaczy ja dobrze, tylko nie wysyp niczego. Tylko nie wysyp tam niczego. Nie, nic nie obiecuję. A to nie, musisz no liczę obiecać. Na ciebie, Roksie. Nie ja wyrzucamy, na siebie, ja na siebie też liczę. O. Czyli to jak chcecie, jeśli bym wziął to wiadro i... Ej! Zdejmijcie! Nabrudzone znowu. Rocky, nie wierzę, no! Nie spadło przez ciebie. Rocky, no tak nie, tego no. Zadania to mi nie możesz powiedzieć. Co ty z tym robisz? Co to za burdel? Dobra. Tu już nie jest wiem. Czysto. O chuj. Wiaderko, gdzie jesteś? No mówię, nie? No Rockiemu dać proste ej, zadanie. Ej, pod tobą. Ej, tu nie. Tu jest to masz. Patrz, masz tutaj. Nie mam. Już nie mam. Lol, ja mam czerwoną co tą. Ty? Ja mam na czerwoną, myślałem, że zrobię większy ślad. Ej, to można nosić? No. A ja nie... Ja widziałem, że można to podnosić, ale...
Ej, to widzisz? W prawe jest tamtym blad, widzisz? No ty właśnie. To co nie, bo jest jeden brud, który nie został tu posprzątany. I tylko za pomocą podnośnika da się tutaj cokolwiek zrobić. No właśnie tam jest ten, nie? Ty, ale zrobisz taką platformę dzięki temu? Też można było, tylko to nie podnosi aż tak, wiesz, powiem to ma ograniczony... Tak, no tak, ale to kartony trzeba by było. Mamy 50 minut, czy jest już połowa mapy? Pełna chociaż... moc! Nie, to już jest końcówka. Już nie ma nic. Końcówka, lol, nie? Końcówka, tak. No pra... no rok, nie. No praktycznie tu posprzątaliśmy. O kurde! O, jak go wystrzeliło. Dobra. No i od razu czyściej na tej ścianie. Tak. Kurde, ale burdę, no nie wierzę. Nie, spoko, czekaj, bo to... To Admiros, widać po jego butach, no. Aha, jest na nagraniu, że to nie ja, haha. Na moim też. Na pewno nie ja. To widziałem, jak przyszedł, znowu na desie, no nie, weź. No nie, Had, co ty rozwalasz, co ty robisz z tymi wiadrami? Wiaderkowy, wynieś je. Wiaderkowy tylko przynosi, nie no. Musi ich wnosić. Ja jestem trzymaczem wiaderek. Dobra, o, czas trochę zdetronizować w tych dziur. Wykrakałem. Dziury są też w dżungli na skałach, ale to tak pochowane, że o ja. Kurwa, co, skałę mamy czyścić? No to jest chyba lekka przesada już. Wiem, jak o my God, to tego jest notę, dużo. Tego jest dużo. Ej, no ale to jest chyba lekka przesada. Czemu musimy czyścić te skały? Z jakiej niby racji? No, bo tak. Ja rozumiem, że tutaj pociski można ewentualnie, co nie, ale... Słyszałeś o takim powodzie, bo tak? No bo tak, tak. Słyszałem akurat. No, najlepszy powód. Dobra, niosę kolejne śmieci. Dobra, tu jest czysto, tam jest czysto, chyba już. Chyba? No ja już tutaj nie widzę żadnego brudu. Ej, Beli, co robisz? Dziu, widzisz te takie pociski? Ja je naprawiam, naprawiam ścianę. Beczki, milion beczek, ja się odsądykam tu, nie? A chcę zobaczyć, co wy tam robicie. Tak, 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 to też trzeba. No, ułatwiam ci trochę roboty, Roki, bo czyszczę pociski, które to są na ścianie. Jest ich po... Tak, no powiem... Ej! Halo, halo, teraz tu, tutaj przecież macie te sushi i te inne. Powiem tak, Roki Doki, jest ich raptem od chuja, żeby tak dokładnie cię określić. A czego? Tych dziur na ścianach. A. No dobra, wypierdalaj. Ale dobrze mi idzie na... O kurwa, i zrobiłem brud, a tak dobrze. No nie, bo wy wybraliście jakąś ciężką mapę. Dobra. Co jest? Ja idę uzupełnić apteczki. Ale one już są uzupełnione. Nie, jeszcze jedna jest nieuzupełniona. Tak? A lampy się liczą jako śmieć, czy nie? Działaj. What the fuck? Lampy? Ale te, nie wiem, w sumie, jak zniszczysz lampę, to też brudzisz, co nie? Chyba ty wiesz zresztą, bo raz chyba zniszczyłeś. Przed chwilą. Tak, to się liczy. Pyk. Ej, nie, no ja muszę to sprawdzić, nie? Na przykład... Czekaj. Ale nie, no nie niszcz, bo one brudy zostają straszne. Nie, to ja, potem... nie, nie chcę tego niszczyć, czekaj. Ja chcę sprawdzić, nie? Zrobić taką platformę... z tego, nie? Patrz. Kurde, znowu. Kurde. Ale chuj host. A te lampy tak w ogóle do czego służą? Do świecenia tylko? No, no tak, one są do świetlania, wiesz? Jak masz, dużą, jak masz ciemne miejsce, jak masz ciemne miejsce. Dobra. Bloody, Bloody, do kosmosu proszę. A w sumie sam mogę. Hehe. Boże, co za zabawa. Dobra. Co za zabawa po prostu. Co się dzieje z tym? Aha, czyli nie można. Czasami nie, czasami się zacina, wiesz? Bo to jest jakiś niepełnosprawny trochę sprzęt i... What the fuck? Musimy do firmy napisać, że słaby sprzęt. Ło, ale jak mi FPS-y spadły, coś się dzieje. No bo jak za dużo lamp to ci spadają. Kurwa, co ty tyle lamp zrobiłeś? Roki, co ty zrobiłeś? Zrobiłem 4 lampy. Roki, weź to wyjeb teraz. Bo FPS-y spadają, ja Roki, wyjeb to. Do świąt jeszcze... Roki, natychmiast wyrzuć, idź spal teraz wszystkie te lampy. Weź, nie wiem, wyjdź z kosmosu, no. Nie no, Roki, no idź teraz spal te wszystkie lampy, no zalagowałeś cały ten serwer. Wszystkich, nie, no nie, Roki, no. No Roki, no, bo zostaniesz wyrzucony z tej serii. No i się skończy. No, Roki, no. Koniec babki srania, czy coś, nie wiem. Roki, no. No Roki, no. Ale nie, Roki, no wyrzuć ten glam, bo kurwa lagujesz serwer, to, no. No Roki, no.
Rocky no. Rocky no. Ja tu mam o pendrive'a, jakiś Blaze Ventura. Ty nie masz się wejść pendrive'em, tak? Ale my już i tak tam nie wrócimy. Ała. No jak? Rocky, natychmiast tam weź te wszystkie tyle lampy i to wyjeb. Ja nie będę tego za ciebie, kolego, robił. Nie no, wyjeb Rocky, na serio teraz, Rocky, wyjeb te nie, Rocky. Nie, no bo cię wyrzucimy tam, sorry. Nie no, Rocky, wyjeb to, bo to strasznie laguje serwer. Już, no, zaraz. A tfu, czemu jest pendrive'em? O Jezu, do pieca, nie. O. Jezu, ale bym źle zrobił. No, a widzisz, już chciałeś ten, wszystkich tu udupić. Już sabotuje, nie? No, sabotażysta lampy to jeden. Był pierwszy znak. Kurwa, no i po chuj tyle tego zaspomowałeś. Weź to wyjeb, naprawdę. Idę to zobaczyć. Weź to w końcu to wiecie, co ta łopata robi? Ło. Co jest? Łopata kopie, no przecież ja się dokopałem na paru skarbów dzięki niej. Tak, a gdzie ma? Ej, no co to, w ogóle co to za głupie pytanie? Co robi łopata? No to no, tak wiem, jakbyś no spytał... Co robi lampa? No, co robi lampa? Laguje serwer. No właśnie, laguje serwer. To jest dobra odpowiedź. No... Będzie awans? No dawaj, co jest z tym? Będzie awans. No Rocky! Rocky, no! Co no się stało? Zrobił płonący nie tunel, nie? Ej, ale powiem ci, że jest tak czysto tutaj już. Wykrywasz prawie, ale nie wykrywa. Rocky, ale ci przyznam, że ładnie to miejsca widowiskowe to było, nie? Jak się ściany zapaliły. Kurwa, ja stąd wychodzę. Nic idę to zobaczyć. No, kurwa. Co zrobił Rocky? No, zrobił płonący tunel śmierci, no. Boże! Pakowałem te lampy do pojemnika. To jest brud! To trzeba posprzątać! Rocky, ty brudasie! No Rocky, no! No Rocky, Rocky no! No po prostu, no... Nie wiem, po premii ci lecimy, sorry, no... Nie, kurde, o chuj. Ale no syf! Rzucił lampą. Co no, wy tu robicie, lampę, żeby nie było widać ten syf. Rzućcie no lampą. A będziesz to sprzątał? No. No masz rzuć dwie zepsute lampy w ogóle, nie? No rzuć lampą. Nie rzucę lampą. Mogę ci beczkę. Ale tu sypu narobiłeś, ja cię kręcę. Są tu jakieś czyste? O, jeszcze jest coś. Dobra. A świetliłem wam tunel, cieszcie się. Rocky, odpierdala ci na starość już, co nie? Myślisz, że co, 17 odcinek z Istery i ty możesz już żartować sobie? Ile mam lat? No nie wiem. Nie wiem, widziałem go na czymś tam. Ja go widziałem. I wtedy powiedział, że ma przyjaciół, nie? Kłamał. Ale nawet stał za jakimiś ludźmi, nie? Pewnie im zapłacił. Pewnie czemu tak. Czemu wy kiblów nie wyrzucacie? A co kiblów? Boże, co kiblu? Masz do kiblów? Co ci przeszkadzają o tym, że chcesz się wysrać? Kto mnie boostuje? Ej, a dobry pomysł nawet. Kiblem cię popycham. Ale lampa mi się Wyczuwam to wysokie natężenie brudu, ale nie widzę. Dawaj, pcha, o! No, nie, czekaj. Ja. Czekaj, i teraz, dawaj. A czekaj, jak tak wysu... Dobra, nie. Co wy tu robicie? Nic. Ej, ale swoją nogą ta beczka długo wybuchała, powiem wam. Jaka beczka? Co? Jaka beczka? Kto wsadził beczkę? No to sprzed 30 minut. A. A bo ja ją wsadziłem. Nie, ja ją wsadziłem. Ja ją wsadziłem. Aaaa. O, Rocky, no. Znaczy, ja taką zwykłą, tą taką niebieską wsadziłem, co nie wybucha. Ej, ale Rocky, ale ej, w sumie już całkiem czysto jest nawet. No. Zapisz grę w ogóle, zapomniałeś chyba o tym. Nie zapomniałem. No, natychmiast, zapisuj. Tylko troszkę, no. No troszkę, no. Troszku, no. Dobra, lampy trzeba wyjebać. Ej, bo tutaj te suszy zostały. Różne. Co zostało? No chuj. A co, no nie! Ja je jadłem. Nie, co tam się dzieje? Tunel płonie. Co się... No co nie płonie? O, wiaderku się potknął. O nie. Bo... Rocky, no. Kolejny raz. Rocky, no. No Rocky, co Rocky zrobiłeś? Pomóżcie. Tego nie wysadzaj, tego nie wysadzaj. A mogę to rzucić i wysadzić? Nie, no nie wysadzaj, bo burdel znowu robisz. No tunel jest. No Rocky ciągle robi burdel i on nie dostaje ochrzanu, no. Dostał, bo już nie wyleciał właśnie z tej serii już. Koniec.
No. Jeszcze z Warhammera brakuje. Nie, Left 4 Dead tak, już wyrzucony. Tak, tam już wyleciałeś. Jesteś siatkiem. To był wtedy odwet, to był wtedy odwet. Ale za co, jaki odwet wtedy? Za zamknięcie drzwi przed Witch. No to tak. Marcin, czemu był taki zły? To Marcin, to Marcina wina. O kurwa, nic nie zrobiłem. Nie, nic, jak tam dzień? Znowu? Nie wiem. Boże, co ty zniszczyłeś znowu, Rocky? Co to, życie ci niemiłe? Nie, właśnie. Życie ci niemiłe? Nie, miałem brudny mop i zaatakowałem ten podłogę. Czemu atakujesz podłogę? No, daj jej spokój, co ona ci zrobiła? Uczucia, no. Pendrive Vlad Vankopopolis. To są numery Totka, bierz. O, brud. I to jaki poważny brud. Tak, okaże, że nie wiem, Bloody jest tym brudem. Nie wiem. Taki radar. Chuj, radar. O, nie, myślałem. Chociaż. A ja muszę tak ładnie postawić te wszystkie beczki tu, nie? Tak. Nie trzeba. Ale. Możesz z drogi tam wyrzucić. Ale designersko, tak, ja myślę, że to też się liczy. Dobra. Dlatego wy nigdy nie zrobicie na 100% tego. Może zaraz zobaczymy do ofisa, ile już jest. Nie no, proszę cię, tu nie, jeszcze wyśle tu z pocisków do usunięcia. A ty zamiast usuwać pociski, to cię opierdalasz. Ej, sorry, jest jeden laser tutaj. No ale ty jesteś zawsze od pociskowania, a nie ja. No to daj mi. Dobra, to chodź, pokażę ci, to będziesz usuwać. Dobra. Ja znalazłem kawałek jelita. I to był nie problem. Moje. O kurde, ile pocisków! Ja gdzie cię kręcę, jesteś? Rocky, Rocky, chodź na tym, tutaj. Tu na ziemi, tutaj. Rocky, bierz tu na tam, gdzie stoisz. Tu nic nie ma. No są. To dziury. No właśnie, to trzeba zreperować, nie? A powiedziałeś pociski. No nie! Ach, Rocky Doki. Ej, Admiros, bo trzeba wiaderka powyrzucać. A akurat jestem. No, ale to też... Mogę przynieść. Ja powiedziałem powyrzucać. Gdzie są jeszcze? Tutaj, no tu wszystkie tutaj są, patrz, tutaj są. Tutaj dwa. Tak, wiaderka brudne zostawimy, to też się liczy jako brud? No, raczej. I tutaj, tutaj jeszcze, tu jest. Chyba tak, ale ja się nie znam. Też nowy. Zaraz sprawdzimy wykrywaczem, czy zostało coś jeszcze. No bo mnie wzięli kilka dni temu do kosmosu i teraz do dżungli. Jak oni? No właśnie, co nie byliśmy w kosmosie, teraz jesteśmy w dżungli. Co tu się w ogóle porobiło? No. Kurwa. Kurwa. Brawo. No to postawiły te wiaderko. No nie wiem, wiaderkowy na przykład, no. Hej, brawo. Ja znalazłem jakiś dziwny wibrator. Dawaj, no. Dasz radę! Udało się! Dobra, teraz poczekaj chwilę. Zaraz wykryjemy kolejny przycisk. Tu jest czysto. Oni tam. Nie no. Poczekaj. Tu jest. O jest! Znalazłem! Chodź tutaj! Tutaj, Rocky, chodź tutaj! Tu jest. Tutaj. Ten pies jest za daleko, powinny być co najmniej dwa na tej mapie. O kurwa! Znowu Rocky. Rocky. Rocky wszystko zepsuje, nie? No. Ej, ja tu łatam dziury. Nie obiecałem, że wyjdzie pozytywnie. Szanuję. Admirosław! Patrz, mam kawałek podłogi. Co się dzieje, no? Do wyrzucenia. Ten mój kawałek podłogi. Udało się? Nie. Nie chcę się spalić. To jest zblokowane, to jest głupie, bo to jest bardzo zblokowane. No musisz takie dłuższe przyciągać strzały. Tu jest jakiś brud. Dobra, sadziłem to, dobrze. O. Patrz i zamknij ten piec teraz. Zamknij piec, szybko. Dobra, chodź, pokażę ci, to już daleko jest, nie tutaj. Można. To tutaj nie ma? Tutaj. Ej, ciekawe, czy to się spali w ogóle. Ej, bloody, patrz. Chyba nie. Ale nie wiem, co wygląda. Co zobaczysz? Co to są te, wiesz, drzwi ubezpieczeniowe, nie? No są. Dobra, masz kubki z tego, bloody. Dobra, ale to chodź później, chodź ten, posprzątamy. Ej, chodź u ludziska, reszta. Dobra, ogarnijmy tutaj. No dobra. Oni nas wykorzystują.
To no. Jest to właśnie. To my tutaj odwalamy czarną robotę. Nieprawda! A wy tu się kasą się dzielicie. To jakieś syfy, nie? Nie sprzątam tego. No to jest jakieś... Rzucam te robotę. Plaski. Plaski. Ej, tutaj ma ten, bierz pociskomator. Rocky, mam kolejne pociski dla ciebie, dla ochłody. Ktoś napisał do mnie, elo elo! Elo elo! A to dowcipnić. Dobra, Rocky, mam dla ciebie kolejne fajne zadańko, chodź tu. O, tutaj, na tej ścianie. O tutaj. Jezu. Masz od chuja, no to zaczynaj. Macie jakoś... A, to jest kupa. Zgubiłem wiadro, o, znalazłem. To było puste na pewno. Admiro, patrz, rzucam ci wiadro. Dzięki. Oszczędzamy ten... czas. A ten... Ta... Gdzie jest ten kawałek podłogi? Palił się chyba. No nie. Dobra, jest. A to były drzwiczki ubezpieczeniowe, już tutaj nie? Jest dobrze. Nie no, tu masz wiele, chodź. Wszystko zrobiłeś tak szybko? Cztery, no. Nie, tu masz jeden jeszcze, poczekaj, tu masz. Widzisz? Dobra. Ej, ale powiem wam, że woda o smaku czarnej porzeczki jest niedobra. Bardzo dobrze, Rocky. Poczekaj, tu coś jest nie tak. Nie, to jest okej. Co wy tam robicie tak właściwie? Chyba, że mi, tym masz. Mam chyba zielonym właśnie, co nie? I szukam zagrożenia. Jak olewają swoich bo coś jeszcze tu zostało. Nie. Chyba, że na ziemi jest. My tu chodzimy, sprzątamy, tak, wiaderka no my też sprzątamy. Odezło do nas, nie? No. Full ignore. Bo my jesteśmy super sprzątaczami. Gówno, nie super. No to co przynosisz? A, to weźcie od razu to. O, tu jest jakieś natężenie. Nie, no to jest duże. A, wiaderka, kurwa. Ktoś naruchał milion steampacków. I kupy, ej, kupy macie tutaj jeszcze. To sprzątnij. Dobra, tu jest ja już czysto. Ja tu z laserem chodzę. No i czy, nie, to jest usprawiedliwienie jakieś? Tak. Słabe. No w sumie. No, Rocky, nie wykazałeś się tym razem. Mam to po mamie, bo mi też słabe usprawiedliwienia do szkoły pisała. A to ona to wie, tak? Aha. Jestem szczery wobec niej. Ej, w ogóle jak to fajnie wygląda, patrz. Chodź, Bloody, do mnie. Już, sprawdzałem, patrz, czy raz jest czysty. Zrobiłem doniczkę, która całkiem fenomenalnie wygląda z mojej perspektywy. Znaczy, czekaj, o. Pokaż, to jest doniczką. Widzisz? O, ładnie wygląda nawet, nie jest podsadzi? Bloody, chodź do lasu, chodź na chwilę, bo to jest chamskie. To jest normalnie co, chamskie, gdzie umieścili chyba nie chcesz mnie zgwałcić w tym lesie, co nie? No kurczę, no. Dobra, no co jest? Dawaj. Chodź. Co, na skale są dziury? Tak. Pokaż. Serio? Olo. Jak te dziury wyglądają? Nawet na skałach. Pokaż, gdzie niby? Które to dziury? Nie ma, Rocky, chyba mnie oszukałeś. No bo, a, bo ja zadbiłem... Rocky, zaczynasz mieć zwidy. Nie ma żadnych dziur. O, tutaj. Jak to o, wygląda? Kurwa, faktycznie. No napraw te skały, jak ty chcesz, kurwa, Rocky? Napraw skały, co ty, skały z dziurami? Ty głupi jesteś? Skały muszą być eleganckie, Boże. No. W takim parku. To nie jest byle jakie ten. Cisza. O, masakra. Widać, że już wszyscy tacy, o, już mi się nie chce sprzątać. Ja tak zawsze. Nieprawda, my jesteśmy właśnie pełni energii i chcemy sprzątać. Jeszcze godzina do końca roboty, a mi się tak nie chce. Nie ma premii. No. W tej pracy nie ma czasu krajowa. Na obijanie się. Ej, snapka dostałem w sumie. Od mamy? Nie, od Furmana. A, to jest znacie, taki ziomek. Taki już, super taki jeden. Pozdrawiamy. I wysłał mi ogórki kiszone, 2-3. W tym momencie chcę pozdrowić PewDiePie'a. A co ci wysłał? Suby. Przede wszystkim. Paczka subów. No na Allegro mi kupił paczkę subów. A no było ostatnio takie zamówienie, na promocji pamiętam. Na eBayu. Na eBayu ten, wyczyściłeś się, Rocky, te wszystkie skały, te brudne, patrzę, zadziurowane. Brudne. Zadziurowany. Ty jesteś zadziurowany. Ja zaraz sprawdzę, czy te skały są czyste mam i nadzieję, nie zadziurowane. O! Mam nadzieję, że zardzewiałeś. Czujnik mi coś szaleje. O, Rocky, chyba ominęłeś jedną dziurę. Chodź tu do mnie.
A jest. Rocky. Rocky. Chodź tutaj. Albinos, otwórz. Uważaj, ja tam beczkę wrzuciłem. Nie bi. Rocky, chodź tutaj do mnie. Co to za dziura w skale? Napraw to natychmiast. O nie. Admiros, sprzątasz, sprzątasz. Jaka dziura? Co? Coś mówiłeś o jakiejś dziurze mi tutaj? Nie, pytałem. Zaraz sprawdzimy, czy te skały są... Chuj, o chuj. Czy te skały nie, są czyste. Nie, mogę. Ale Brad, nic nie nabrudziło się. Pieca. Weź idź do pieca, no idź, nie? Zobacz, no. Nic się nie nabrudziło, zamknąłem drzwi. No i co, że zamknąłeś? Dobra, jakaś dziura, co? Co coś mówisz? Nie. Jakaś dziura? Spoko, spoko, zaraz... O, Bladi, chodź zobaczyć, czy jest czysto. A poczekaj, coś jest nie no tak. Zobacz. Tutaj. A radarem patrzysz? Ale brakuje jednej tak, radarem beczki. Gdzieś tu czuję dziurę. A ona była zardzewiała, nie powinna wybuchnąć.